imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałkowy poranek, 28 listopada, pragnę Was przywitać, drogie siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, i serdecznie pozdrowić z parafii w Suwałkach. W tym zaśnieżonym, zmrożonym krajobrazie chcielibyśmy mieć od świtu już gorące serca dla Bożego Słowa i przyjmijmy je dziś, zgodnie z książeczką Biblii na co dzień, z Księgi proroka Izajasza, z 62 rozdziału, 6 werset, i z drugiego listu świętego Piotra, z 1 rozdziału, 19 werset. Wsłuchajmy się w Boże Słowo. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a Wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Jako słowo refleksji, książeczka z Biblią na co dzień podaje nam słowa Bernarda z Clairvaux. Bóg bowiem, opiekując się wszystkimi, zwłaszcza nieszczęśliwymi, rozprasza nasz lęk, pobudza wiarę i nadzieję, zwalcza nieufność i dodaje otuchy w małoduszności. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, chciałem, byśmy chociaż przez chwilę zastanowili się nad słowami zaczerpniętymi właśnie z drugiego listu apostoła Piotra. Kiedybyśmy spojrzeli na pewien kontekst dzisiejszego wersetu, znajdziemy tam nawiązanie do wydarzenia, w którym właśnie Piotr, jak też i Jan i Jakub brali udział w przemienieniu Pańskim. Kiedy to na górze usłyszeli głos Boga: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A dziś te dalsze słowa tej opowieści, które snuje Piotr, trafiają do nas, mówiąc, że mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Czasami słowa dla nas to za mało. Czasami czytamy coś, ale nie do końca w to wierzymy. Może i chwilami dobrze. Ale jednak w aspekcie wiary chcielibyśmy móc przeżywać coś pełniej, wyraziściej. Tak jak to też i wczorajsze słowo kazalne mówiło, chcemy być gorący w przeżywaniu swojej wiary. Dla apostoła Piotra, a także dla innych apostołów, to, o czym mówił Jezus, złączało się jeszcze z tym wszystkim, co mogli przeżyć, idąc z Nim przez życie. Zarówno w tym czasie, kiedy nauczyciel był z nimi, ale także po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, to wszystko, czego doświadczali, nie pozbawiało ich wiary, ale wprost przeciwnie, umacniało ją. I choć chwilami byśmy powiedzieli, że gdzieś wytracali tą prędkość wiary, czy też jej moc, to jednak trzymając się Chrystusa, trzymając się wiernie Jego słowom, na powrót tą wiarę odzyskiwali. I może ta refleksja z Bernarda z Clairvaux właśnie dzisiaj dla nas będzie również odpowiednia. Mamy trzymać się Bożego Słowa niczym pochodni. Mamy także nieść ją dla innych ludzi. Nawet wtedy, kiedy to nasza wiara potrzebuje pobudzenia, to nasza nadzieja potrzebuje wzmocnienia, kiedy to w nasze serce wkrada się nieufność i brakuje nam otuchy. A jednak to bycie razem, zarówno wczoraj w kościele, jak i dziś, jako społeczność tej zgromadzona wokół codziennika, pragniemy wspólnie
tą wiarą się wzmacniać, Słowem się pocieszać, a szczególnie w tym czasie Adwentu, który rozpoczęliśmy, pobudzać swoją wiarę, przeżywać Boże Słowo wcielane również i w Twoim życiu w czyn. Niech więc nie zabraknie wspaniałych przeżyć również i dziś, dobrego przeżywania wiary, a jeżeli tego potrzebujesz, by została dla Ciebie wzmocniona poprzez świadectwo innych, tych, którzy tak jak Ty i ja kochają Boga i Jemu poświęcają swoje życie. Niech więc dobry Bóg pobłogosławi nas. Zostańcie z Bogiem.